Witam widzowie bardzo serdecznie na Palionowie, kolejny dzień, prawda, naszych przygód. A dzisiaj zajmiemy się dalej tym, czym zajęliśmy się w poprzednim odcinku, czyli ta piwnica. Były, czytałem komentarze i były takie komentarze, na przykład, że po co mu piwnica, po co mu piwnica? Słuchajcie, zaufajcie mi, ta piwnica będzie jedną z ważniejszych piwnic na tym Palionowie, tym bardziej, że ona jest perfekcyjnie ukryta. A dzisiaj ukryjemy ją jeszcze lepiej, albo po prostu ulepszymy ją w taki sposób, żeby łatwo się dało do niej wejść i łatwo się dało z niej wyjść. No po prostu... Zobaczycie to zaraz, ale oczywiście zanim zaczniemy odcinek, to łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco. Jak zostawiacie łapki w górę, to mi jest oczywiście bardzo miło, to pomagacie z pozycjonowaniem filmu. Im więcej łapek w górę, tym większa szansa, że więcej osób dołączy do naszej grupki i więcej osób zostanie, prawda, tościkami. Więc serdecznie was o to proszę, żebyście tą łapkę w górę zostawili. A my w tym momencie zajmiemy się tym, co jest najważniejsze, czyli ta piwnica. Słuchajcie, dalej nie ogarniają sobie skrzynek, dalej mam w nich ogromny syf, ale spokojnie, to się ogarnie prędzej czy później. Zajmijmy się tym, co chcę najpierw zrobić, czyli tak, potrzebuję te trapdory, uwaga, muszę zmienić tutaj to wejście, ponieważ na dany moment są tutaj łańcuchy i te łańcuchy są tutaj totalnie bez sensu, ponieważ te łańcuchy w ten sposób tutaj, no w ogóle jakby, wiecie, no... Ciężko się tu wchodzi po prostu, no nie będę was oszukiwać, więc bierzemy te łańcuchy, bo one tutaj nam się na razie nie przydadzą. A przydadzą nam się one gdzie indziej, mam nadzieję. Czekajcie, bo ja tu rozwaliłem sobie to. Dobra, to było gdzie? To było chyba tu, to było tak? To było? Czy to było tu? To było... To było gdzieś tutaj. Czekaj. Tu. Niech jest tu. Dobra, i teraz tak, patrzcie, robimy, z klapami robimy teraz akcję. Pyk, 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 pyk. I tu pyk, 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 pyk. I w ten sposób klapy otwierają nam się do środka. W ten sposób i one mogą tak zostać już do końca życia. Bo patrzcie to, to i tak teraz będzie działać. Pyk, 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 pyk. No przecież to jest cudo. To jest cudo i my w tym momencie jesteśmy... Nie, tu nie jesteśmy w stanie wejść, ale możemy zrobić tak, że zamurujemy to całkowicie i wygląda to tak, jak wyglądało, a możemy łatwo tam wejść, no bo teraz jakby już nie muszę rozwalać tych, jak to się nazywa, tych łańcuchów, tylko sobie po prostu rozwalam sobie to, wychodzę sobie tutaj i teraz uwaga, pyk, pyk. I dalej tego nie widać. Dalej mamy perfekcyjnie to ukryte. Pokażę wam, jak rozbudowałem tą piwnicę, bo troszkę się tu pozmieniało. Schodzimy sobie na dół i patrzcie. Zorganizowałem takie miejsce, rozlałem troszkę lawy, tak żeby to jakoś wyglądało jakiś taki bardziej taki mroczny klimat. W końcu to jest piwnica, więc kurczę, nie ma co tutaj robić pozytywnych klimatów. Mamy tutaj TNT i mamy tutaj, prawda, jak sobie wyjdziemy, prawda, masę miejsca do zagospodarowania. No to jest naprawdę potężna piwnica, a mam nadzieję, że jeszcze ją bardziej rozbudujemy, ponieważ tutaj jest przejście. No i to trzeba też jakoś wykorzystać. Jeszcze nie mam pojęcia jak, ale pisaliście mi też w komentarzach, że ponoć wy jaskini Yetiego na Jutowicach jest bardzo dużo TNT i że powinienem go skonfiskować. Słuchajcie, dlaczego to TNT trzeba konfiskować? Dlatego, że po prostu, no... TNT, wiecie, TNT to jest coś takiego, że ktoś to zawsze może wykorzystać negatywnie i nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś wpadnie na tak, prawda, głupi pomysł, żeby go wykorzystać negatywnie, więc ja uważam, że powinienem go tutaj kumulować, a ja poza tym mam genialny biznes przemyślany na to TNT i po prostu muszę troszkę go skumulować, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby ukraść to Yetiemu, z tym, że, no, powiem wprost, nie możemy tego na razie zabrać, na razie nie, bo to, ja mam pewien plan, do którego dążę, nie mogę wam powiedzieć, jaki to jest plan. Bo jeżeli ja powiem, jaki to jest plan, to wtedy reszta osób się dowie na Palionowie i już, że tak powiem, nie będzie tak kolorowo. Więc ten plan muszę na razie zachować dla siebie, ale spokojnie. Będziecie wiedzieć, o co chodzi, tylko nie mogę na razie tego powiedzieć. To jest po prostu taki mój prywatny plan, który jak wypali, to naprawdę będzie się działo. I teraz ja nie mogę powiedzieć, o co chodzi, ale dzisiaj polecimy sobie tam do Yetiego, zobaczyć, czy w ogóle faktycznie dalej to TNT tam jest, czy jest szansa na to, żeby je zdobyć i żeby je skonfiskować. Nie będę go brał dzisiaj, bo mi się wydaje, że sam Yeti zapomniał o tym, że ma to TNT tam, jeżeli ono dalej jest. Więc wydaje mi się, że możemy być spokojni o to. Na razie nie będę tego brał, ale... Może za jakiś czas będzie trzeba to, prawda, zabrać, albo w ogóle uda mi się mój plan i wtedy samo to TNT do mnie, że tak powiem, przyjdzie. To wtedy już w ogóle będzie genialnie. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Polećmy sobie w tamtą stronę, wykorzystajmy ten moment, prawda, mamy elytrę, dobra, lecimy. Wziąłem sobie potę na niewidzialność, ale ja wiem, że tam, żeby dojść do tego magazynu, ja wiem, że tutaj... O, właśnie, pamiętacie to przejście? Już mało kto pamięta o tym przejściu, ale ja nie zapomniałem o nim. I wydaje mi się, że tędy o wiele łatwiej będzie nam się tam dostać do tych Yetowic, niż w ogóle lecieć, wiesz, czy ja tutaj... O, tu dam radę, Uwaga, tak, dobra. Ale ogień. Dobra, tu, pyk, dolatujemy sobie do końca. Hamujemy, no jesteśmy i elegancko. Wchodzimy tu i z tego, co pamiętam, dotrzemy tutaj do tej dolnej jaskini. Dobra, widzę już crafting. Widzę już lód, czyli jesteśmy już na Yetowicach. I teraz tak, czy tutaj faktycznie jest to TNT? Jeżeli jest, to bardzo dobrze. I niech ono na razie tutaj jest. To tak jak mówię, ale szczerze wydaje mi się, że go już tu nie będzie. Takie mam obawy lekkie. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Tu jest tak jak było, nie? Tu już po prostu tu stanął czas w miejscu. Yeti w ogóle nawet tego nie naprawił tutaj, co to jest. On tu też już chyba dawno go tutaj nie było. Dobra, czyli tu nic się nie zmieniło. Czas tu się zatrzymał, po prostu równo się zatrzymał. Ale dobra, jak pamiętam, to się tędy szło. Tutaj dokładnie w tym miejscu. Yeti też w ogóle teraz o wiele czyściej jest na Palionowie. On w ogóle tak jakby zapomniał o tej swojej wiosce całkowicie. On tam już mieszka na Palionowie. Dobra, tutaj też nic nie ma. Dobra, lecimy tutaj. I mam wrażenie, że on w ogóle nie wie o tym, że... Znaczy nie wiem, że zapomniał całkowicie o tej swojej wiosce. Ale to dla nas tylko i wyłącznie lepiej tak naprawdę, bo my teraz możemy tutaj, prawda, swobodnie wejść. Okej, dobra, to jest po prostu zamurowane. Okej, tu się coś podziało. Nie wiem co. Ale nieźle to jest zarośnięte. Ale lipa. Ale lipa, dobra, czekajcie, teraz gdzie było to TNT? Jeśli dobrze pamiętam, to nie było na tym piętrze w ogóle, tylko to było troszkę wyżej. To było na tym półpiętrze to było, dobra, to jest pomurowane całe? Nie, to nie jest pomurowane. Dobra, tu. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj było TNT. Wow! Dobra, przecież tego jest tutaj jest i nikt z tym nic nie robi. Dobra, dobra. Słuchajcie, na razie tego nie biorę, ale spokojnie. Wrócę tutaj po to, wrócę po to. Faktycznie ktoś, kto napisał mi o tym w komentarzu, dzięki ci. Ponieważ w ten sposób mamy o wiele łatwiejszą robotę. Ukradniemy to TNT stąd na 100%. Zabierzemy wszystko. Muszę tylko się przygotować do tego i zabrać po prostu tego shulker boxa. Będę potrzebować jak najwięcej. Wiem! A nie, nie wiem. Nie, bo tak się nie da. Musiałbym, kurczę, musiałbym mieć kilka shulker boxów. No, to jest plan do zrobienia. Kilka shulker boxów, to będzie nam bardzo potrzebne. Skąd teraz będą się lecieć do endu po kilka shulker... Nie, no to chyba lepiej to na kilka razy zabrać. Albo po prostu... Albo przyjść tu z... Nie, nie mogę przyjść tu z kimś, muszę to zrobić sam. Bo jeżeli ktoś się dowie, że ja takie rzeczy kombinuję, to nie będzie dobrze. Dobra, to jakby... No, powiem wam tak, w moich głowach teraz duże obliczenia się dzieją. Niestety nie mogę wam powiedzieć o wszystkim, co się dzieje w mojej głowie teraz, bo jest ryzyko, że niektórzy z was, konfidenci, poszliby, prawda, powiedzieć innym, że ja coś tutaj kombinuję i byście jeszcze im powiedzieli co, to po pierwsze. A po drugie, no jeszcze jakby nie mogę tego powiedzieć, bo inni by mogli to zobaczyć. A tak to wiecie, nikt tego nie zobaczy, nikt, prawda, nic nie ten, więc jest jakby git, więc możemy być spokojni. No i na dany moment nie mam zamiaru tutaj nic na razie wygłaszać i tak naprawdę nic nie planuję. Dobra, czy tutaj działa dalej to, co tutaj jest? To była dźwignia. Jo, to działa tu dalej, niesamowite. Dobra, ale zróbmy tak, bo stąd mi się łatwiej przychodzi, więc jakby niech jest tak. I tam jest też zrobione, czekajcie, tu była ta dziura, Tu też jest dziura, czekajcie. Albo zróbmy sobie dziurę po prostu. Czemu tego nie zrobiłem wcześniej, uwaga. Iś! Dobra, tam była ta dziura chwilę dalej niż ja stałem, ale dobra. Dolećmy sobie na Palionowo. Wiemy, że jest tam ogromna ilość TNT. Na dany moment tego nie biorę, ale mamy takie tam dojście, że na spokojnie jesteśmy w stanie tam wejść. Wiecie co, ja bym jeszcze pomyślał nad czym? Tak, żeby zrobić sobie jeszcze inny jakiś tunel, który by nas bezpośrednio doprowadził do tamtego miejsca. I nad tym muszę się zastanowić, muszę to policzyć dobrze, gdzie to jest, jakie tam są kordy dokładnie. I wtedy mogę zrobić dokładny tunel, tak żeby się wkopać, na przykład bezpośrednio do tych skrzynek i po prostu sobie brać elegancko stamtąd, nie? Więc to jest jakiś plan. Trzeba będzie go przemyśleć i najlepiej zrobić może jakąś kolejką. Nie, dobra, chyba lepiej to po prostu zabrać po prostu do rąk. Chociaż kolejka byłaby dobra, bo moglibyśmy tam po prostu dobudować to i wszystko w chwilę, moment zabrać, ale... Dobra, to jest już za bardzo przekombinowane. Damy radę to zrobić po cichu i po prostu tam na spokojnie wejść i zabrać to, co potrzebujemy. Myślę, że to damy radę. A teraz zajmiemy się jeszcze tym, co ja chciałem zrobić, czyli z tym, żeby ogarnąć jak to się nazywa, tą piwnicę i zrobić tam rzeczy, które chciałem zrobić. Tylko teraz muszę sobie znaleźć rzeczy, które sobie pod to przygotowałem. Nie pamiętam, gdzie ja to dałem. Dobra, widzowie, znalazłem to. Przygotowałem tylko tyle rzeczy, co prawda, ale mam już pomysł, gdzie ja je tutaj ulokuję i już wam pokazuję, jak ten plan będzie tutaj, że tak powiem, się prezentował. To na razie nie jest dużo, ale spokojnie, ta piwnica będzie się rozrastać jeszcze jakby na dłuższym, jakby w dłuższym odstępie czasu, o to chciałem powiedzieć, dobra. Tak, skrzynki chciałem tutaj dać, tu muszą być skrzynki. Tutaj to miejsce już, jak je robiłem, to wiedziałem, że tu powstaną właśnie te piece, to jest właśnie miejsce dla tych piecy. One wyglądają tutaj naprawdę dobrze. Tak to tutaj musi być i tak to będzie. Dobra, i teraz tak, tu myślałem, żeby zrobić taki stolik, coś w tym stylu, coś takiego, może do tyle, niech jest tak, coś takiego i tutaj też tak stolik. Coś kurczę takiego? Czekajcie, bo nie wiem, czy to tak zrobić, czy to wygląda dobrze. Tu. I pomiędzy tym chciałem dać kowadła, ale teraz czekajcie, bo tu mi to trochę nie pasuje. Musiałbym to zrobić tak. O jedno dalej, żeby to było równo. Tu, 3 kowadła tak zrobić. Coś takiego, chociaż tutaj to też nie wygląda najlepiej. Ja bym to musiał... O, ja wiem, co muszę zrobić. Czekajcie. Potrzebujemy wiadro. Lecimy szybko jeszcze po wiadro. Dobra, nie powinienem tego murować teraz. Dobra, już... Znaczy, powinienem murować to za każdym razem, ale nie chce mi się. Więc weźmy po prostu wiadro puste. Jest puste wiadro. Dobra, git. I lecimy teraz po tą lawę. Pyk, pyk. Dobra, zamknij się to, zamknij się. I bierzemy tak. Zamurujmy to, żeby nikt nie widział, że tu wchodzę. I jesteśmy bezpieczni, dobra. I wchodzimy tu i ogarniamy to. Bierzemy z tej strony lawę, pyk, zabrana. Aha, i teraz no nie mam w ogóle bloków, ale dobra, to sobie zamurujemy zaraz. I tu, z tej strony musimy to dać, dobra, pyk, pyk. I, no, ojej, nawet nie potrzebowałem lawy dawać tu. W sumie jedna wystarczyłaby, dobra, nieważne. Zróbmy tak, pyk, no i wygląda to dobrze. I teraz tak, pyk, 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 pyk. Dobra, jestem teraz na środku. Tu dać sobie kowadła elegancko. Dobrze to wygląda. A, i właśnie, ja miałem łańcuchy. Czekajcie, bo nie wziąłem sobie łańcuchów. Ja zawsze coś zapomnę. Bo chciałem te łańcuchy tu wykorzystać, a ich sobie nie przygotowałem, ale zebrałem je tam. I pamiętam, że je tu odłożyłem. Dobra, to weźmy to, może się to jeszcze przyda tam do czegoś. Co mi się tu jeszcze mogło przydać? Czy ja coś mam tak, żebym już to tam dał, żebym nie biegał jak głupi, tylko od lewej do prawej? Chyba nic tu już więcej nie mam takiego, co bym tam mógł ulokować. Dobra, na razie tyle. A, lampy się nam mogą przydać. Lamp tam nie mam, tam pochodnie dałem w tym drugim terenie, to damy tam lampy. Dobra, schodzimy tu. Pyk! Pyk! Dobra, jest git. I mamy fajne zejście i teraz tak. Dajemy łańcuchy tu. Coś takiego, żeby to było, że niby to się tak trzyma, wiecie, takie artystyczne. Dobra, tu możemy dać to, żeby się świeciło, tu możemy dać to, żeby się świeciło. Tu dajmy jakieś światło. Dobra, tu bierzemy te pochodnie i dajmy tutaj po prostu, może tak i tutaj z drugiej strony na równo z tym, pyk, pum. Tutaj, no jest elegancko i tu jeszcze jedno i może być i to jest już dobrze zrobione, tu jakoś za gęsto, tu, a te po środku rozwalić trzeba. Coś takiego i tu, pyk. No i mamy to. Dobra, i mamy oświetlenie zrobione tutaj, jest to fajnie zrobione. Kowadła mi jeszcze zostały. Ale myślę, że te kowadła moglibyśmy dać... Gdzie by je dać? Dobra, wiecie co, na razie dam je po prostu, niech sobie stoją tu. Coś... Nie, to nie wygląda dobrze, bierzemy je, to nie wygląda dobrze. Bierzemy i zróbmy może na razie... Dobra, na razie dajmy je gdzieś tutaj po prostu. Niech se stoją, tu 2 kowadła. Strasznie to jest, ej, to jest strasznie się zlewa, jest ciemno na ciemnym. Tutaj jakoś to tak nie wygląda, bo są jeszcze TT, ale tam to strasznie. Dobra, i mamy zrobioną tą piwnicę, czekajcie, czy ja coś sobie zabrałem jeszcze tutaj, bo został mi jeszcze ten jeden piec. Dobra, dajmy go tu, także, bo nie mamy co dać, zróbmy taki stolik przykładowy. Dobra, to źle wygląda, to trzeba bardziej zrobić tak. Pyk, 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 dobra. I teraz bierzemy to, dajemy za jedno to. Teraz tu robimy pyk, pyk. I tutaj dajemy kowadła, pyk, pyk, dobra. Mamy, to jakoś wygląda. Bierzemy jedną lampę, żeby tutaj postawić gdzieś tu, na przykład. Tutaj z drugiej strony damy łańcuch, żeby to jakoś wyglądało. I tu możemy zrobić... O, jak mamy takie designerskie coś. Jakkolwiek to wygląda, niech jest, może być. Pochodnie nam już się nie przydadzą, łańcuchy też już... Dobra, łańcuchy później sobie może jakoś wykorzystamy, odłóżmy to po prostu tutaj. To też odłóżmy tu i to też. Niech to tutaj, że tak powiem, nam zostanie. A skrzynki? Dobra, skrzynki też zostawię, może znajdziemy na nie miejsce. Dobra, mamy ogarniętą tą piwnicę. Tu jeszcze trzeba ogarnąć tylko to... Aha, tutaj też, ojoj. Tu będzie trzeba te klapy dać, patrzcie, to tak, dobra, później zrobię. Tu dam te klapy, one jakoś to fajnie zrobią, się połączą razem z tym, tak mi się wydaje. Dobra, jakoś to ogarniemy, wychodzę stąd, moja piwnica, można powiedzieć, że... Myślę, że jest gotowa i w sumie nie wiem, co tam jeszcze mogę dodać, ale pewnie coś jeszcze dodam.